Witam serdecznie. Mam trochę rzeczy wam do opowiedzenia. Dziś w końcu ponad miesiąc po rozpoczęciu nowego roku postanowiłem wam zaprezentować ten film, gdzie opowiem wam moje plany, co dalej z kanałem w roku 2022. A więc w pierwszym etapie filmu chciałem wam przedstawić, jakie serie będą dalej prowadzone, jakie zostaną przywrócone oraz jakie pojawią się na kanale. W drugim etapie filmu opowiem wam moje plany na kolejne konstrukcje. Więc... zaczynajmy! Seria, która zostanie zakończona, to filmy przedstawiające moje moce. Ostatnia konstrukcja, jak pisałem na karcie społeczności, ukaże się pod koniec lutego, a potem przerzucę się na recenzję gadatek, ponieważ takie filmy są znacznie łatwiejsze do realizacji. Nie no, żart, na spokojnie. Póki co się nie wybieram z tego mocerskiego świata, a gazetek też nie będzie. Chyba. Propozycje na moce od widzów póki co będą zawieszone. Jedyne co, to wykonam moca na podstawie The Walking Dead, ponieważ to obiecałem. Tak, wiem, wielu z was pewnie tego nie pamięta, ale ja wciąż pamiętam i nie zapomnę. A, na pewno. Zamknij się. Następnie mamy dwie serie, które będą dalej kontynuowane, mianowicie opening i paczek z Bricklinka oraz prezentację customowych minifigów, ponieważ takowych trochę będę kupował w tym roku. Przywrócę również serię poradników How to Build. Nie będą się one pojawiać jakoś często, ale co jakiś czas, czemu by nie? Nie jestem jakiś znawcą, niemniej mam nadzieję, że będę w stanie swoją wiedzą komuś pomóc. Natomiast oprócz tego kontentu pojawią się dwie nowe serie. Pierwsza będzie polegać na tym, że będę oceniał moce. Moje moce. Moje stare moce. Choć w sumie te nowsze też. Zacznijmy od mojej pierwszej konstrukcji, która jest na tym kanale. Będzie można się trochę pośmiać oraz mam nadzieję może czegoś nauczyć. Druga nowa seria będzie dla fanów mojego świata fantasy. W skrócie będę robił odcinki, gdzie wytłumaczę wiele spraw związanych z tym uniwersum. No dobrze, to tyle jeżeli chodzi o serię na tym kanale. Teraz przejdźmy do planowanych przeze mnie moców lub serii moców. Więc, jak się domyślacie, chcę dokończyć moją serię moców fantasy w tym roku. Myślę, że jest to do zrobienia, choć zobaczymy jak to wyjdzie. Albowiem cała historia była od początku podzielona na, jak to nazwałem, dwa sezony. Sezon pierwszy ma zakończenie, które ma sens, ale nie zamyka całego wątku historii. Natomiast sezon drugi ma zakończenie permanentne, które zamyka wątek głównej postaci. Sezon pierwszy z pewnością zrealizuje, co do drugiego nie jestem pewien. Wszystko zależy od tego, czy będzie mi się chcieć, czy nie będzie mi się chcieć. Kto wie, może już mnie zmęczy ta tematyka. Dalej mamy moce, które co jakiś czas się pojawiają na tym kanale. Mowa oczywiście o Star Wars oraz dinozaurach. Jednak jeżeli chodzi o Star Wars, to znaczna większość moców w tym roku będzie z wojen klonów, ponieważ jest to mój ulubiony okres w tym uniwersum. Natomiast konstrukcje z dinozaurami będą pojawiać się znacznie rzadziej. Może to wiele osób zawieść, ale nie mam już dużo pomysłów, które miałbym ochotę zrealizować z tymi stworzeniami. Na pewno zbuduję coś z gry Ark, ale to w swoim czasie. Przejdźmy dalej do serii na podstawie gier. Pierwsza z nich to oczywiście Uncharted. Wszystkie 5 części. Mam nadzieję, że w końcu zacznę tą serię w tym roku, bo zapowiadałem już ją od dawna. Moce byłyby tworzone od Uncharted 1 do Uncharted Zaginione Dziedzictwo i będą przedstawiać każdy rozdział z gry. A więc na zrealizowanie po jednym mocu na rozdział z tempem wypuszczania jednej konstrukcji tygodniowo wychodzi ponad 2 lata samych moców Uncharted. O kur... Dalej mamy Overwatcha. Póki co część pierwszą, a jak w końcu wyjdzie, to też część 2. Na podstawie tej gry chciałbym głównie przedstawiać fabularne wydarzenia, ale też w pojedynczych przypadkach fragmenty map. Pierwszym pomysłem, jaki mam, to zrobienie moca na podstawie cinematiku Overwatcha 2. Dokładnie scenę, gdy pojawia się ten duży robot. Terminator, zabijak, zresztą jak go nazywają... Omnik. Problem jest taki, że konstrukcja musiałaby mieć co najmniej 48 studów na 96, co jest no sporo, więc co za tym idzie, na razie tego nie zrobię. Mech. I ostatnia gra, z której będziecie mogli zobaczyć moce, to League of Legends. No za łatwo minifigów nie odzoruję, chyba że kupię customy. Tak, kupię customy, nawet jednego już mam zamówionego. Mogę wam podpowiedzieć, że ta postać ma włócznie, tarczę, nie no nie będę się takie coś bawił, zakupię sobie Panteona. Wracając jednak już typowo do moców, to tak jak w przypadku Overwatcha, z LoL'a planuję prawie, że tylko konstrukcje przedstawiające wydarzenia fabularne. I koniec. Chyba, że nie? No nie. Słyszycie to? Tylko nie to! Dokładnie. Planuję konstrukcję z anime. A dokładnie z 3. Tadeusza Noragami, aka The Rising of the Shield Hero. Następnie... Tensei Shitara Slime Lata Ken, aka odrodzony jako Galareta. Oraz Shingeki no Kyojin, aka Atak Tytanów. Jednak w przypadku wszystkich trzech anime będę musiał zakupić
Tak, zgadliście, kastomy, dokładnie. Najszybciej zakupię takowe do Ataku Tytanów, ponieważ postacie tam są, jakby to określić, najmniej dokokrzone, a co za tym idzie, tańsze. Zakupię sobie Armina, Mikasę, Levi'a oraz Eren! W przypadku Tensei Noragami oraz odrodzony jako Galareta, jeszcze się zobaczy. Dobrze, chyba wszystko. Nie, jeszcze nie. Chciałbym wam jeszcze tylko powiedzieć, że będę miał teraz plan, by trzymać się ciągle jednej z tych serii, a moce inne budować rzadziej. Dla przykładu 2-3 moce fantazy i 1-2 moce innej tematyki w ciągu miesiąca. Oczywiście jak już wrócę do tygodniowych moców. Teraz to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie, no i... Adios.